Kolejny odcinek, kolejna przygoda. Powiedz mi, co, jak... my we dwóch śpimy? No właśnie, jak to działa, że te parzyste u nas odcineczki zaczynają się od łóżka, to ja nie wiem, no. Nie wiem. Wyszedłem jeszcze przez przypadek. Dobra. Ja odpalam, idę zobaczyć, co tu się... No dobra, to może moc odpalę. Damy sobie może najpierw w tarczę, gdyby coś nas napadło. A nie mogę nic dać, co jest? Wiesz co, bo chyba najpierw właśnie, chyba najpierw musisz go po prostu odpalić. Dobra, gdzieś już jest tutaj ten pi... O nie! Tu jest taka łamarnica. Ja widzę. Ale czemu będzie walka za chwilę. Czemu ja nie mogę strzelać? A nie dałeś strzelanie, biegnę! Nie dałem, dałem 3 w tarczę, wiesz? Biegnę, ja zdejmuję jeden z tarczy i biorę w strzelanie, bo... O nie! Przed nim się nie da uciec. Pani kołamarnico! A żeż ty, dziadu! O! I trafiona, i... To w sumie to mogę trzymać po prostu. Okej, dobra. Czym jest pacje? No, ale ona krzyczy, ty słyszysz to? No, tak. Dziwnie, tak. Tak troszkę. Creepy! Dobra. No dobra, jesteśmy tutaj. W sumie to cieszy mnie bardzo, że w zasadzie można zarówno rekiny, jak i te lodowce niszczyć po prostu zwykłym działkiem. Bo to nam trochę tych torpedów spędza. Wyłączyć moc szybko. Wow, orka. Moc wyłączona. Okay. Dałem w strzelanie więcej. A może tarczę dam jeszcze. Ale ojca, jak więcej w strzelanie dajesz, to szybciej na z tych działek naparzam. Okej. Ale ojca, łocie panie. No to bajerka. Dobra, ja odpalam znowu moc. Okej, okay, spoczko. No i dobra, lodowce rozwalone. Orka też. I pyk. Aha, sterujesz, dobra, gicik. Bardzo wolniutko dałem. No i dobra, bo szczególnie, że... No nie, pingwin! Halo, pingwin! Skoczył teraz... w nasz statek? Nie, jeszcze nie. A nie. Chyba nie. O! Ależ jakie to szybkie. Aaaa, rzesz, dziadu. Ja obkręcam też i masz chyba też... O. No, ajaj, no, troszkę. Po cholera. O cholera. Teraz tak, teraz pytanie. O cholera. Dobra. Padł pingwiniasty. Teraz tak, ja a nie, żyję. Nie padł. O, rzesz. Jakie to. Cię na sushi przerobię. O, rzesz. Póki co trafić w nas nie może. O nie! Tak jak ja w niego. Gdzie on jest? Dawaj może lodowce pierw. Myślisz? Może i tak. Dobra, to się kieruje w... Dobra, to rozwalamy ten. Tylko tak, jak ten rozwalę, to rekin zacznie nas tam smyrać. O, dobra, jeszcze dobra, porobione. O cholera. O nie, naprawdę? Naprawdę? Wypadł dziadu. No i koniec. O nie, dobra, wyłączam silniki szybko. Tak jest. Ale jaja. Tak jest, dobra. Zabijam tutaj. Daję w tarczę i daję ci w moc. O Jezu, ty macko, dobra, mam. Ej, wyszło spoko w sumie. Tu jest to, czekaj, czy my coś... Spoko. Dobra, jest full powietrza, tu jest wszystko, tak, super. Ej, ja no się i dobra. Okej. A ja tego... O, żeż ty. Dam ci wstrzelanie trochę szybciej. A tu jest... A tego to byśmy nie chcieli. Tu jest boss, kurde, i to kołamarnico monumentowy, że się tak wyrażę. Ale jaskinia czy tak. Pływający? Nie, jaskinia. Chyba będzie trzeba zbijać stąd. Wiesz co, zabij go i odpalę wtedy i odlecimy stąd. O, ale twardy, no dobra. No i git. Gicik. No, to trzeba delikatnie chyba... to może... Aha, jesteś tu, okej. Okay. Myślałem, że może ja ci odpalę, żebyś tam wykierował, ale spoko. Aha, okej, to jest tutaj, a coś tutaj przepłyniemy niżej, zobaczymy. No tu masz to w jaskinie. Nie. Z bossem. O cholera. Jezu! Nie, ja ogarnąłem sterowanie. Ale wiesz co? Chyba może... A nie, Undersea Civilization? Naprawdę? Tak. Wow. No. To nie jest boss? Nie, to możemy im sprzedać coś.
Tylko trzeba to ogarnąć. Ej, no to spoko. Ej, no to jak morsy, nie? No jak morsy, to git. Lecimy się obkupić, nie? Mamy hajsu. A gdzie oni mogą sprzedać coś? Tutaj, wiesz co, na górze, tak jak wtedy mniej więcej. Aha, okej. No dobra, i znowu mamy to coś zielone z czaszką i tym razem mamy coś, co może wygląda trochę na silniko podobne. Może weźmy to. Wiem. Dobra. Dobra, wystarczyło kucnąć, nie? Nie, trzeba trzymać E i się bardzo długo pieniądze przytrzymają. Rzeczywiście, okej. Bardzo długo trwa ta sprzedaż. Ciekawe, co to jest. Co to w ogóle będzie? Tylko nie uderz wtedy. No. Ręki na myszce nie trzymam. Nie. Okej. Upgrade propelled munitions. Co to jest? Munitions. A cholera wie? Mamy jeszcze 400. Kupujemy tą butelkę jeszcze? A dawaj. A która to butelka? Kupimy. Bo ja uciekłem. Ta pierwsza, ona 200 kosztuje. Aha, okej. Może coś ulepszymy też? Ciekawe. Ciekawe, czy jakoś później da się z tymi morsami, nie wiem, pogadać, jakoś pohandlować czy coś. Czy da się jakoś zdobyć jakiś specyfik, żeby się dogadać z nimi. Breed up. Czekaj, co jest? No, to breed nie wiem. Mieliśmy 50, mamy 50. Nie wiem, o co chodzi. Ciekawe. Co, odpływamy chyba? Chyba tak. A masz... Aha. To jest ciekawe i co... Okej, ja lecę tam do sterowni. Ta macka tam na dole leży. Jestem ciekawy, kurczę, co to... Da się coś z nią zrobić? O, da się ją zatłuc. Okej. Zatłukłem ją. Odpalać? Tak. No to lecimy. Jestem ciekawy, kurczę... tego... Czego? No czego jestem ciekawy? No tego, no... tego, co... Z tego munitions, tego, co tam zebraliśmy, kupiliśmy. Może to jest... Działko strzelające, to było dość drogie, powinno być dobre. O, gwiazda. Aj, nie lubię ich. Zostawię paliwo, gdyby trzeba było uciekać. Dożesz, come on. Jakie to jest niewygodne, ale to się rozleciało na wielkie kawałki. Piękna sprawa, oho, coś dzień tu... dobry. Jest. O, cholera. Bo siwo, tylko gdzie? O, fuck. A, to jest ten sam w ogóle, żeby było śmieszne. O, to ciekawe, czy my zaraz nie wpadniemy. Ej, tak szczerze, ja się przełączam na torpedy. Halo? Cip, taś. Chodź do tatusia. A może nie. Dobra. O cholera. Okej, wszystko prawie fajnie, gdyby nie to, że... O, amunicja! Dobra, muszę szybko lecieć działko, włączyć mocy nam trochę. Pyk. Dobra. Wyłączam sterowanie, odpalam tarczę. Jesteś z nim sam, mogę ci działka jedynie ładować. Spoko, on już powinien paść, ja już ładuję. Chcesz, to możesz go tam machnąć. Dobra, to biłem go. Padł? Pięknie, tak. Proszę bardzo, tak to się robi. Okej, czy miałem jakieś naprawy? Coś tutaj, coś jest tego, warto już tu jeździć, tutaj, no. Jacy mechanicy. Dobra, to możesz moc odpalić, a ja lecę tam i... Dobra, dalej. Spoko. Dobrze nam idzie coś. No to spokojnie. Nie zapeszać. Mam wrażenie, że to tylko do chwili. Oj, też się obawiam. Jakby ten statek był trochę lepszy, wydaje mi się. Dobra, biorę ja tutaj... Znaczy wiesz, na pewno jakby przetrzymuje więcej uderzeń, bo więcej jakby tlenu, nie? Więc jakby... większa ilość dziur możliwych do zrobienia, wydaje mi się. No, to prawda, to pomaga jednak. Te 10 tlenu, a jednak jest różnica. No też inna sprawa, że w zasadzie... no i pytanie, czy to jest o Dark Depsy? Oj, nie wiem. Dobra, próbujmy, najwyżej będziemy uciekać, no. Wypłynąć zawsze trzeba jak najniżej płynąć, także nie mamy wyjścia za bardzo. W końcu we need to go deeper! Tak, nie chcę tak gardepsów, bo to było ciężkie. Ano. Ale chyba tak będziemy robić, że będziemy wyłączać zasilanie. Och. Tak, dark depsy. Dark depths. Okej. To teraz tak, światło. Okej, to myślę, że stąd zdejmę i ci po prostu odpalę ten. Jak będzie potwór, to ty wsiadaj za działko, a ja będę od razu leciał do maszynowni po prostu operować. Wyłączę moc wtedy i po prostu działko tam odpaleć i będę amunicję porzucał. Dobra, możemy tak zrobić. Okej, no to co, to ja odpalam, tak? No, możesz odpalać, ja jestem gotów. To lecimy powolutku, ale lecimy. Tak, najmniejszą moc daj, bo tutaj nic nie widać kompletnie.
Okej. No, inna sprawa, że też trochę lepiej nam idzie niż ostatnio, tak już pewnie tak. Po prostu z ogrania, nawet nie tyle, że łódź, tylko samo już to ogranie, ale tak czy inaczej... Tak, cholera, czy inaczej. Ale tu jest... Ciemno jak... Będę się przy brzegu płynął, żeby widzieć, co tu się dzieje. Spoko, jak będziemy spoko, te oczka... Te oczka widzieć, Bańka. Ona nas do góry wynosi, ciekawe to jest. No, ciekawe, aczkolwiek nie chcę rozwalać jej, tylko... Właśnie, rozwalić ją czy nie? No. A, no to sobie mogę. Ona okay. Jest chyba takie utrudnienie trochę ta bańka. Chyba tak. Chyba, że jak jesteśmy ranni w nią wpłyniemy to... Może. No bo w sumie bańka stałem. Czym ty jesteś? Cholera. Ja z jaskinia, lecimy do jaskini, co? Dawaj, jak najbardziej, jak najbardziej. Dobra, uciekliśmy. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Undersea Cave. No, spoko. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Na jeden sobie doładuję. Okej. Okay. Halo, dzień dobry. A, ślimaki. Świetnie, świetnie. O, ale jest skrzynka. Skrzynka, ale jest też ślimak. Nie umiem otworzyć. Okej, trochę hajsu. Okej, okay. Powiem ci, że z tym mieczem to może będziemy w stanie je poubijać, bo szybciej padają. Mniej obrażeń przyjmujemy. Tak, ale wtedy też były tak hardkorowo ułożone i było ciężko cokolwiek zrobić. Tak, tak, to swoją drogą, jak najbardziej. Ho, ale skrzynia fajna. A to ze skrzyni on wyleciał? Pozdro. Tak, ze skrzyni. Okej, okay, dobra. Karol. O nie, Karol! O, panie Karolu! Aj. A bo to Karol to nie jest ślimak. To jest ta duża. Tak, tak. Jeszcze tamten strzela, tam uważaj. Panie Karolu! O nie. Byle to nie był Strasburger. Ho, 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 ho! Zabije nas swoimi żartami! Dobra, Karol nie żyje. Karol zapodał suchara. I co ja tak powietrzu? Wiesz co, ja to ten, spindalam, bo mnie zaraz coś zaciuka. Idę się uleczę. Okidoki. Dobrze. To ja pośpię, a ty popracuj. Okej. Okay. O, widzę. Do więcej ślimaków tylko. Okej. Okay. Ale w sumie dobry interes. Ja sobie śpię, patrzę, że kasa i tak wpada. Jesteśmy połączeni. Przez Wi-Fi chyba jakieś. Ej, tam jest spawn, ich będzie ciężko ogólnie. Ja lecę do góry. Wow. Zobaczę, co jest na górze. Spawn mówi. Wow. Więcej ślimaków. Tu jest więcej ślimaków. Szybką akcję by trzeba zrobić. Tu są trzy ślimaki. Jak przyjmę trzy obrażenia, to mam 5 życia. Nie, to jest ryzykowne, ja bym stąd spadał. Jest, no. Na nich to są pistolety jakieś, bo chyba, że można pistolet zdobyć. Wow. Dobra, może spróbujmy jednak w prawo. W prawo jest lepiej, coś mi się wydaje. Dobra. Rzeczywiście, żeby to ten jest spawner. Zniszczyć. No, 3 życia? Ci, dobra, spadam. Ja już też trójeczka. Kurde, trzeba raz zregenerować się. Ja bym tu zrobił jeszcze próbę, no bo jest... Nie, możemy, tylko kurczę, cały czas lipa, że nie wiem, że nie ma jakoś więcej tych broni dostępnych, czy coś lepszych, bo no, z tymi kluczami to słabizna trochę. Powinni szybciej te bronie coś dawać, bo tak no chyba szabelka to tak... No chyba, że po prostu jakby, wiesz, pogramy X podejść, zdobędziemy tyle golda, że być może tam z tego menu głównego da się kupić jakąś broń, nie? I zaczynać możliwe, zamiast... No, tak, zamiast z kluczem to z bronią. Do jakiegoś menu głównego właśnie. No to też ciekawe. Może to po prostu kwestia właśnie grania, no. Fikołki, ach ty gadzie, dawaj gość. Na pewno to właśnie tak wyglądają. Ja ich to od plecu tłukę. Nurkowie, spawner chyba poszedł. Okej, okay, tak. Spoko, co prawda znowu mam... ale się wpakowałem, tylko że tu nic. Powiem ci, że ja już mam znowu 3 życia. Ja mam 5, musimy je dobić. Bo tak, okej, okay, jest. Zobaczymy, co jest na górze, trzeba ostrożnie. Ale jest złota skrzynia. Ej, w sumie to dosyć tępy ten ślimak. Uwaga. Dobra, okay. Zobaczymy, co jest w skrzyni. Rubiny no właśnie. Ale to dodało złota. Jednak. Ale teraz dodało złota, no. Ciekawe, spadła, zabiła się chyba, okej. Okay. To co, spadamy stąd? Właśnie nie wiem, jeszcze kusi to miejsce. Mam 4 życia, to jak się zregeneruje, wiesz, bo
To chyba, że robimy szybki wjazd im tam na chatę. Nie, no ja myślę, że trzeba się zregenerować jak coś, bo to 4, 3 to tak troszkę ryzykownie. Okej. Okay. Jak mówisz, tak zrobimy. Ui. Jakie rolery, nie? Jak Ramusy z Lola. Okej. Okej. Piękna sprawa. No, raz. Myk. W ogóle w tym ostatnim statku, chyba z tego co to gdzieś tam patrzyłem, to myk już w ogóle taki, że masz 2 czy 3 łóżka? 2 czy 3 łóżka, ten statek już jest taki dosyć potężny, nie? Ale już jakby w 2 osoby chyba nie do obsłużenia. Już chyba fajnie. Nawet. Chciałbym, jakby więcej osób się znalazło zagrać takim większym statkiem, nie? To by było fajne. Tak. Dobra, na ślimaki to trzeba szybki wjazd zrobić po prostu i tyle. Chyba tak, no. Co? I lecimy! Lecimy! Geronimo! A nie wiem, czy to chyba spawner. Tak, padł. był spawner, ale padł. Ucieka nam skarb. Chociaż on chce walczyć bardziej niż uciekać. Jest, torpedy! Dobra, gicik. A tutaj, coś aha, to tyle, tak? Nie, wsiąd. No tak, najgorzej. Dobra, no, to w sumie torped dużo nie zużyliśmy, ale... O, ta broń jakaś lepsza niż te torpedy, co? Nie wiem, wiesz? No, zależy, wydaje mi się, że zależy. Ja się przekimam. Spoczko. Możesz tam już odpalać moc. 34 mamy w tej chwili, aha, czyli można mieć powyżej 30, okej, to dobrze. Dobra, to ja powolutku odpalam. Okej, ja już tutaj siedzę za działkiem, ze sterem znaczy. Okej, biegnę za działko, na razie tu. I halo, dzień dobry. Chyba trzeba w dół bardziej płynąć dalej znowu. No to jest coś, co będzie nas atakować, naprawdę. Wszystko nas może zabić z tego co ja widzę. A już widzę, że wszystko to się nas czepia na pewno. Nic nas nie lubi, no. O nie! Halo, ty... W sumie... Ale jeszcze trochę i padnie, no. Uwaga, to skupienie. O cholera, tam coś widziałem wielkiego, albo z widy mam już. Mam wrażenie, że widziałeś, bo ja słyszałem. Ale to chyba to. Chyba trzeba wyłączyć moc, żeby chyba dalej nie złapać motorów. Ja już lecę szybko. Dlaczego to jest dobra? To jest tak wytrzymałe. Ja... Też torpę trochę? Super. Wiesz co? Nie, już poszło. Jak to jednak to szybsze strzelanie jest. Okej. Okay. Cudeńko. To ja wyłączam z powrotem. Pyk. Okay. Odpalam. Tarczę mogę wyżej? A może? Nie, chyba. Mamy mało energii, wiesz? Mm-hmm. Jakbyśmy. A nie, bo światło jest, no tak, dobra. Tak. No niestety, bez tego ulepszenia na większą ilość energii. O nie, odpalam od razu. O Jezu, wyłączam zasilanie od razu. A ja się przerzucam na torpedy, nawet się nie zastanawiam. Idę ci tam ładować od razu. O, i zmisowałem, naprawdę. Dawaj, strzelaj, ja ci będę dobra, ładował. Okej. Okay. I łup, i pięknie, poszło, ale nas wciąga gdzieś w dół, nie wiem gdzie. Wow, lecę szybko do sterowni. O nie, to jest boss. Tam jest boss, nie. No way, aha, okej, okay. Sorry, nie dogadaliśmy się. Okej, ja lecę. Aha, tutaj, okej, okay. Ja to wymanewruję może jakoś. Ja to myślę, że do bossa to my chyba nie chcemy. Nie, my nie chcemy tego bossa. Nie, o, ale okay, ciągnie nas dalej, okej. Okay. Wow. Mamy dziurę w statku, wyłączam zasilanie. Żeby naprawić to, cholera, wcieknie woda. Na górze. Ty, ale tak. To... Co to jest? Co to jest? O, rzesz. Masakra, co to za pluskwy jakieś? Znaczy, dobre pytanie, jakieś... i dlaczego... Dlaczego ich się zabić nie da? Ej, ja utonę, ja się duszę, uważaj na życie. No, ja zabiłem te, znaczy zabiłem, dziury w sensie. A, i to już też padło, okej. Okay. Okej, jest wszystko okej, chyba z tego co widzę. Spok. Jak to wygląda na zewnątrz? To idę do sterowni. Ej, no o dziwo spoko, ale... Wiesz co, ja myślę, że tym akcentem zakończymy w sumie kolejny odcinek. No. Następną część będziemy musieli dograć po prostu. Bo już 20 minutek mija. A no, dobra. No to co, żegnamy się z widzami i zapraszamy do następnego odcinka, no. Ale rzeczywiście, cześć i czołem. No to lecimy. No i lecimy z kolejnym odcinkiem. Odpalam od razu moc w silniki. Pyk, aha, bo ja tu w tarczy dałem 2, to zdejmiemy, pyk, i lecę tam od razu. O. 2100, okay. Nowy rekord. Dobra, gdzie my jesteśmy? Nic nie widzę. Ej, w sumie
To tak troszkę, że się tak wyrażę, przyfarciliśmy tym razem. Bo strasznie mało i oby tak dalej było tych świecących. Tak, no, dokładnie. To prawda. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest... To ma jakąś nazwę sobie, to są te takie... Ale pewnie im głębiej będziemy schodzić, tym jakieś gorsze potwory, nie? Pewnie te. Jestem... Ciekawy jestem jak do tych bossów, jakie to... Nie wiem, jakie to trzeba mieć... Jaki ekwipunek i w ogóle, ja żeby tam... Ja też nie wiem, one są jakieś kosmicznie po prostu trudne do zabicia. No, dobra. Ja tu spłynę przy ścianie, bo się trochę orientacyjnie gubię, jak płynę tak. Mhm. Jest jakiś tunel. Coś tak, coś tu jest wydrążone, ewidentnie, żebyśmy tu wpłynęli specjalnie. Aha, okej, okay, ślepa uliczka. A, spoko, może być. Nie obrażę się i teraz przy wyjściu powinny być takie, nie wiem, te trzy ryby świecące, nie? To by było tak akurat... A, surprise! Nie, nie. O, no i płynie, tak, słyszę, tylko nie wiem gdzie tego szło. No o, i proszę, i wykrakałem. Dobra, lecę do zbrojowni szybko, do zbrojowni, znaczy odpalam, zgaszę. Masz wstrzelanie? I myk! Goni nas? To ja ci będę ładował, nie wiem. Ej, ale padł! Padł już tak szybko? Załadowałem, walnąłem... Dwiema torpedami, leć na sterowanie, ja ci moc włączę może. Okej. No, władowałem dwie torpedy, a później się na działko przerzuciłem i tak... Spoko. Jakoś to szybkie strzelanie całkiem fajnie działa w sumie. Całkiem skuteczne się wydaje. Czy ja dobrze płynę? Nie wiem, zgubiłem się gdzieś po drodze. O, coś dziwnego słyszałem. Kolejna ryba. O, to rzecz. Okej. To jest ten zmutowany, co był wcześniej, nie? Też taka ryba. Tak, ryba. Tylko jakby ciut większy, ale dobra, spoko. Prehistoryczna bardziej, w taki. No. Co prawda bardziej najpierw myślałem o czymś w rodzaju zombiaka, ale tak, ale coś pod prehistorię. O, jest dobra, też. Ja już odpalam, gaszę moc, bo widzę rybę światło. Ale to nie to, wiesz? To nie ta, to ta sama co przed chwilą. Aha, to ja zgasiłem moc. Wow, ale dwie! Wow. O, jest dziura, ja już tu naprawiam. Dobra. Nic się nie dzieje, możesz tam szczelić. Dobra, jedną zabiłem, jeszcze jedna gdzieś tam. Ej, w sumie spoko. To trzeba było wcześniej nam rozkminić to po prostu naprawianie i strzelanie jednocześnie. Dokładnie, ja się już pewniej czuję, powiem ci, bo zawsze te uciekaliśmy jak takie niemoty. Tak, jeden tak, strzelał, tak. A teraz postoję, nic się nie dzieje, tlenu mamy. Przez chwilę mi się działają. Zatrzymało. Dobra, już, jest załatwione. Okej, okay, to jak gaszę trochę mocy. Okej. Jakoś... coś chciałem powiedzieć, nie wiem co. Kolejna ryba świetlista. I to tym razem to... Ale dobra, jak jedna to może spróbujemy... O, cholera, Dobra, ja gaszę moc, bo tutaj się już przecieki robią. Dobra. A ja spróbuję może na razie z samym działkiem. Gdzie jest dziura? Dobra, nie, jednak torpedu. Ja zaraz tam lecę ci ładować, póki co dziury łatam. Dobra, jedną zatłukłem. O nie! Ale dziur robi, o skurczybyk, ale on dziur robi dużo. 28 tlenu. Ale tucze. Toniemy. Widzę, ale dobra, załatwiłem gościa, biegnę. Zabijam te dziury, jedną mam. Wow, come on. Tu jest nie sporo na dole. Robić. Ta pompka, to może tą pompką, wiesz? Dobra, już, ej, fajnie działa ta pompka, świetna jest, dobra. Ona jak jest zatopiony statek, to chyba tak, działa wtedy. Tak, dobra, już, poszło. Wow, już myślałem, że po nas, już byłem pewien, tu gdzieś dziura, nie. A nie, jest okej, wszystko. Jest, dobra, pięknie, GG. Fuck 2400, ale jesteśmy głęboko, dobra, możesz moc odpalać. Stop, ja chwilka, się... tylko, dobra, już, życie odnowiłem. Czyli tak, czyli lecimy, dobra, zdejmę z tego. Może głębiej płyniemy tutaj. Wiesz co? A nie, stąd przypłynęliśmy chyba. Sekundka, załaduję tylko torpedy i wtedy odpalę moc, żeby na razie czego one były załadowane już. Spoko. A wiem co zrobiło te munitions, dopiero teraz wyłapałem. No. Wcześniej mogłem na pojedynczej mocy strzelania tylko jedną torpedą strzelać, teraz mogę dwiema.
Aha, z tego co mi się wydaje. Z tego co mi się wydaje. Nie umiem manewrować tu trochę. Chociaż może i mi się wydaje. Nie, wiesz co, może i głupoty gadam, bo teraz w sumie mi się pali jedna tylko, więc. A, nie wiem. Bo ja ci moc zwiększyłem wtedy. Jak zawsze. O, jest kolejna. Dobra, ja robię to co zawsze. Ale i tu jest kolejny ten, co będzie dziurawić. Okej, okay, ja będę łatał od razu. Już dobra, wiesz co, nie, ja się przerzucam na torpedy, bo... Nie wiem, gdzie się leje. Ale tu jest ten glut taki, o cholera. Wiesz co, jest ich za dużo. Gniemy. Tak. Po nas chyba. Zdążę tego naprawić. Chyba tak, chyba, o nie, i koniec. Ale było. Ajajajajaj. To chyba będziemy musieli dorzucić do poprzedniego.